I tak właśnie rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Wieczorami. Przemieszczamy się teraz do już naszych znajomych, do Izy, do Arka, którzy mieszkają u Marcina. Jedziemy się spotkać, bo jutro nam uciekają, odjeżdżają do kolejnych miejsc w Kambodży, jadą zwiedzać, bo warto. Także jedziemy sobie zrobić pożegnalny wieczór. Ja, dokładnie. Dokładnie. Powiadam, bo... Dojechaliśmy tutaj, żeby się odpowiednio zaopatrzyć. Co tutaj, bo? Tak, tutaj pani robi zakupy, a my też między innymi musimy się zaopatrzyć. No bo idziemy w gości, a jak w gości, to z pustymi rękoma nie wypada. Może uda nam się, może Marcin jeszcze nie śpi, także może uda nam się Marcina ściągnąć. Zejdzie na dół. No nie, Juny nie ma, także... Nie powinien spać. Zobaczymy, co będzie, co wieczór przyniesie nam dalej. No i dobra, no to sobie siedzimy tutaj teraz, a dostajemy... siedzimy sobie i właśnie dostajemy informację, że goście Marcina używali taką aplikację. Proszę bardzo, to jest dotycząca Kambodży. Wszystkie informacje dotyczące wycieczek, różnych atrakcji, jakie są w języku polskim. Wpisujecie tylko miejscowość, która akurat Was interesuje, czy to Siem Reap, czy to będzie Phnom Penh, czy to będzie, nie wiem, Sihanoukville, cokolwiek wpiszecie. Macie cały pakiet wycieczek, atrakcji wszelkich, jakie są dostępne w danym rejonie. Przydało się? Bardzo. Tanio jak barszcz. No właśnie, wszystko najważniejsze, że w cenach... Tak, bardzo atrakcyjne ceny, na pewno jest taniej niż u pośredników. No bo Wy byliście teraz na... nad jeziorem. Byliśmy na wycieczce na jezioro, nie powiem nazwy, bo nie pamiętam. Tak. Ale to była wycieczka z odbiorem z miejsca zamieszkania. Z każdego hotelu odbierają. Okej. Okay. Z dowozem, kurs po wszystkich wioskach tam, takich, które są blisko... Pływających. Tak, blisko ujścia rzeki. Mhm. Zachód słońca, obejrzeliśmy, robiliśmy zdjęcia i powrót tak samo. No i dobra. No. Zadowoleni? No bardzo zadowoleni. No to co? Atrakcja, aplikacja, ruszacie, cały dzień spędzony na jeziorze. Jaka cena jest, to nie tajemnica? $21 od osoby. Warto? Warto. Po $21, słuchajcie, macie wycieczkę po jeziorze tą SAP, bo tak to się jezioro nazywa, także cała tutaj największy słodkowodny zbiornik w całej Azji, tak jest to określane. Teraz jeszcze jest atrakcja, bo to jest jeszcze po okresie, jakby sezonie deszczowym, także jeszcze są opady, to jeszcze jest rozlewiska, to jest przeogromny zbiornik. Później będzie pora sucha, wszystko będzie się zmniejszało i tak dalej. Siedzimy, dziewczyny sobie jeszcze opowiadają całe przygody, jakie tutaj goście Marcina... Tak, i krokodyle. Nawet nie wiedzieliśmy, że tam jest w ogóle ta ferma krokodyli. No jest. Wiedzieliśmy, albo my byliśmy tutaj. Albo my byliśmy tutaj, no właśnie. No, ale w betonozie, ale ja wolę tak w naturze. W naturozie, no dobra. Ja w betonozie, ona w naturozie. No dobrze, to my sobie siedzimy jeszcze plotkujemy tutaj. Ja fantastyczne masaże. Natalia poleciła po prostu cudownie.
fantastycznie, jak ktokolwiek przyjedzie, a szczególnie kobiety, bo kobiety to kochają. Polecam. Masaż, groszowe sprawy. A kosmetyki? Ojejku, nie byłyśmy akurat na podwojach kosmetyków. Nie, nie, mówię o tych o preparatach. Nie, bo się, to... po prostu maseczki i peelingi. Tak. One wszystko robią, ta cera jest taka rozpromieniona. Po prostu aż się wychodzi, człowiek chce żyć. Ja jestem po całym dniu, ja w ogóle nie jestem zmęczona. No proszę. Cudownie. Ale my z Arkiem też byliśmy po całym dniu i też nie jesteśmy zmęczeni. Wy się nacieraliście chyba tam łodzią. No, nie. My się nawadnialiśmy. Najważniejsze, że wszyscy są zadowoleni. Wasi wciera tam łodzie pod pachy. Nie, nic nie wciera. Dozuje jak lekarz przypisał. Dobrze, to my sobie siedzimy jeszcze tutaj, rozmawiamy, dowiemy się jeszcze paru rzeczy, które można sobie właśnie gdzieś tam na różnych wycieczkach, bo zwiedzali różne miejsca, także zobaczymy, będziemy przekazywać to kolejnym osobom, które przyjeżdżają, bo już wkrótce kolejni Polacy przyjeżdżają tutaj, odwiedziny. Co, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Dzisiejszy dzień rozpoczynamy całkowicie nietypowo, witam wszystkich. Przyjechałem po gości, jest ranek, my zaspani, bo goście szybciutko rano wcześniej wyjeżdżają, a chcieliśmy jeszcze spędzić razem czas. Jedziemy na śniadanie. Zabieram Izę od razu do Natalii, na nasz róg tutaj w pobliżu Marcinkowa. No i co? W tradycyjnym miejscu wylądowaliśmy na naszym rogu. Także o. Dostajemy pani dania. Pani rozdaje karty. Na razie wchodzi taka sałatka, do tego sos i czekamy na pajsa czy róg, czyli taka rąbana wieprzowina na ryżu z sosami, z tym wszystkim, co z dobrami wszelakimi. Zaspany jestem normalnie, bo nie wstaję o tej godzinie, ale że goście wyjeżdżają, no to jest ich wina. To jest ich wina. My goście. Tak. I chcieliśmy się. Zmusiliśmy. Tak, a chcieliśmy się z nimi pożegnać, bo fajni ludzie i tak dalej. Jest dobry vibe. No to wstajemy szybciutko rano, także. Na śniadanie. To nie jest pietruszka? To jest ta rzepa. Taka ala rzodki jest taka. Spróbuj. Dobre! Nie bać się. I jak smakuje? Bardzo dobre. Rewelacyjne jedzenie. Tak wygląda bajsa czy róg, czyli wieprzowina z ryżem. Do tego są jajka. One są robione w sosie sojowym. Bulion, sałatka. Także możecie znajomym pokazać, że wszystko ok. Wszystko można jeść. Wszystko czyściutkie, dobrze, pyszne. Przede wszystkim jest przepyszne. Dokładnie. No ok. No i pierwszy posiłek. Iza już wychodzi. Znaczy Marcin tam śpi teraz. No zobaczymy, jak on tam będzie rano. Także pierwszy posiłek. Smakowało na jedzeni? Bardzo dobre. Brzuszki pełne. Tak. Przed podróżą. Także ruszamy do domu zawieźć, bo na autobus startują. Także miły dzień się zapowiada. Śledzimy się. Ja w takim razie z Kremca.
Proszę bardzo, postępy są. Kolejny most się szykuje. Najpierw to by drogę zrobili. Najpierw to by drogę zrobili, to by było w sumie okej, ale no dobra. Może na kontrakt od nas czekają. No ale most jest bardziej tutaj ważny dla miejscowych, bo nie chce im się dookoła jeździć, więc okej. O! A to kto to? Dobra, jedziemy. Tam jest oznaczenie, że jest w prawo. Na lagunę? Tak, tak. Na odpowiedni znak sygnał, prawo. Mogliśmy... Zarywał niestety mapę, zarywał, stwierdził, że jest pan Torwarska. Aha, odśwież. Jeżeli jest tam znak, to będzie tak ciemno, ale jest... Papaja. Widzicie, ludzie? Tak tworzą się piękne filmy dla was z Kambodży. Trochę rozmów. Dywagacji. Dywagacji. Rozważań. Tak. Przekomarzania. Tak. A tutaj papaja. Tak rosną papaje. To akurat nie ma, bo wszystko zjedli, nie, ale kwitnie. Jedli, rosną kwiatki. Proszę, kwitnie. Jest kwiatuszek. Będziemy musieli wpaść tutaj na szaberek, tak po polsku. Tam jest zaraz przy rynku. W prawo. Wylądowaliśmy na lagunie. Tutaj to jest Tempora Butik, jakoś tak to się nazywa. Cisza, bądźcie z buta. Patrzcie to. W Finlandii, jak mieszkaliśmy, to takie cudaki, takimi cudakami jeździły dzieciaki, bo w Finlandii również auta są strasznie, ale to strasznie drogie. Jeździły takimi autami dzieciaki, takimi pojazdami dzieciaki. Może troszeczkę mniejszymi, bo oni mają... ograniczenia wiekowe. Today. Oni mają ograniczenia wiekowe, no i tak dalej, pojemnościowe, ale można sobie takie właśnie ATV-ki brać, samochody. A my jesteśmy właśnie w nowym miejscu, pierwszy raz jesteśmy tu. Przypadkowo oczywiście znaleźliśmy po drodze Marcina, zaczęliśmy go śledzić. No i akurat jechaliśmy w podobnym kierunku, się okazało. No to przyjeżdżamy. Idziemy zobaczyć, jak wygląda tutaj sytuacja, bo to jest... nowe miejsce, to chcemy wiedzieć, jak wygląda sprawa menu, co tu można dostać. Zaraz zobaczymy, co tam, jak to wygląda. Zostajemy? Radzę się nie opierać o tą barierkę, można się tam skąpać. Aha, no i teraz... Piękny widok, co? Tak wygląda. Tam jest wzgórze Nongkep. Ale... Marcin z Natalią sprawdzają i się okazuje, że tutaj jest menu tylko i wyłącznie w języku khmerskim. Także to wszystko jest przygotowane nie pod turystów, barangów, tylko pod lokalsów. Lokalsi tu przyjeżdżają, dlatego takie poruszenie się zrobiło, tam dzieciaki, że my w ogóle tu wjechaliśmy, bo
w którymś z wcześniejszych odcinków jechaliśmy właśnie tą drogą, którą widzieliście i byli tu po prostu tylko i wyłącznie lokalni ludzie. No, teraz nagle wszyscy zaskoczeni, ktoś tutaj znosi nam. Także ustalają, może sobie jakiś sharing zrobimy, coś do jedzenia spróbujemy sobie tam poskubać. A tutaj kwitną lotosy. No czy ja bym chciał tutaj chodzić jak w nocach i dniach i zbierać te lotosy? No nie za bardzo chyba. Idź Maciej, zobacz co do zamówienia. Trzeba coś zamówić. Trzeba coś zamówić. Ja już zamówiłam. Dobrze. To co ostatnio, co tobie nie smakowało? Jakoś normalne, ale nie tą. Próbujemy zamówić zupę, ale to wam pokażę. Mogę? Tą pierwszą. Tutaj mamy z tego. Menu. No i wszystko w języku kmerskim. Mało tego, nawet nie wiadomo. Nie wiadomo, co tutaj z ceną jest. Co byś chciał jeszcze? Nie, wszystko. Okay. Co wszystko? O, tutaj coś jest. ABC. Ale nie ma cen, musimy się dogadywać sami. Co byś chciał zjeść jeszcze? Bo wzięliśmy zupę i ja wziąłam tego placka takiego z mięsa. No i dobrze. A jeszcze coś? Nie. Nie. Ja nie jestem teraz głodny, także... Aha, to będziemy skrobać. Będziemy sobie skrobać. No, dobra. Każdy sobie rzepkę skrobie. Okej. Okay. Piękne widoki. No i doszły cuda. Jak to się nazywa dokładnie? Smażony, to jest trochę inna wersja, bo możesz mieć świeży, taką na przykład pastę prachok. Okay. I jesz podobnie, tylko ona jest świeża, nie smażona, nie pieczona. To ja wolę pieczona. Ta jest pieczona. Ta jest pyszna. No takie jeszcze nie jadłem, także zaraz to sprawdzimy. I do tego dochodzi ryż. Ryż tyż. Tylko lubię. I warzywka. Warzywka najlepsza. Marcin poleciał gdzieś obsługi szukać, bo tak jak stali, to stali, a teraz ich wcięło. Nie zawsze stoją. Jak potrzebujesz czegoś, po prostu... Tak, a teraz nagle nikogo nie ma. A no my teraz, jak smakowało jedzonko? Tego nie jem, no bo ja nie lubię surowego mięsa. To jest, właśnie ta sałatka z surowej wołowiny. To mi nie, to jest pak choi, tak, to widać zresztą, że schodziło. I zupka. Słuchajcie, zupka jest zupa podobna do naszego bulionu, znaczy takiego rosołu. O, do takiego zwykłego rosołu. I lekki posmak ma trawy cytrynowej. I lekki posmak ma tej trawy cytrynowej. I do tego dają chili, jakby ktoś chciał sobie bardziej tam przy tego. I mamy czosnek. No to czosnek. Ja już czosnek do ryżu dam, tak. I do zupy. Tutaj dostaliśmy jeszcze takie zestawy warzyw. Także ja wam powiem, no i to tak, niby dużo nie ma, ale człowiek to no syty. Ja jestem najedzony w sumie. Ja jestem najedzony. Jestem najedzony, tak. Mango. Takie średnio dojrzałe. No tak, bo oni lubią właśnie kwaskawe. Nie chodzi o to, u nich na przykład nie jest zaletą, że mango jest świeże, czy na przykład dojrzałe, czy tak samo jak papaja, ma być kwaskawe. Tak, że... Lepiej się obiera, tak. Też. A ta papaja już, papaja, Boże. Te mango mega, mega słodkie, to jest tylko do koktajli i dlatego koktajl kosztuje tutaj tylko dolara. Tak. A wyprzedają. Ja na przykład podjechałam po mango, to takie żółte, już z takimi kropkami, że już naprawdę jest dojrzałe, to było kilogram za 50 centów, no. A ta dużo droższa. Także barangi tam na te świeże mają popyt. O, Marcin wraca, pewnie kogoś znalazł z obsługi, także kosztujemy dalej. No i witamy w Kambodży. Nagła
szybka zmiana pogody jest tutaj normą. Przechodzi akurat nad nami front. My już mieliśmy się zabijać. Oczywiście troszeczkę się przedłużyło. Właśnie przechodzi front i zaraz rozpęta się tutaj burza. Sydney. Zobaczcie. Tu jeszcze było przed sekundą spokojne niebo. Normalna pogoda. Przechodzi front, uderzenie. I tak się kończy miło. Popołudnie. Oś ty, proszę bardzo. Wszystko wlało się. No tam w Lotosie, przepraszam, a tam jeszcze mają spokój, a u nas już się zaczyna jazda. My jesteśmy przygotowani, bo mamy kondonki. Ale pięknie wyglądasz. Wszyscy w kondomikach. U nas już jest spokój. Nie spokój, bo odjechaliśmy kilometr w bok i nie jedziemy w pompie, a Marcin pojechał drugą stroną i tam jest taka pompa. On że... cały czas w deszczu jedzie. Cały czas w deszczu. Na bok, także przetrwaliśmy to. Patrzcie, na tych... tam już prawie nic nie ma, no bo z miasta wszystko poszło na ten, na jezioro. Więc mamy ok. Hello! Zobaczymy, co będzie dalej. Co będzie? Dobrze będzie. Dobrze będzie. Ale co będziemy robić? O, ten dom jest do wynajęcia. Tak. W tym kurzu, w tym pyle, to wszystko. No ale to mi jest do wynajęcia za 400 zł, z tego co widziałam. A utargujecie zapewne? Ale można utargować w tym rejonie za 3. Elektryczne spokojnie. BMW. Tak, proszę, elektryczne BMW. Proszę bardzo. Ale chmurzyska, ale! Tu ładnie wyglądają, jeszcze zachód słońca, nie? To zaraz będą takie żółte. Pięknie. Mogliśmy tam zostać na zachód słońca. Świetna restauracja. Ale by nie było tych wrażeń. Przypadkowo odkryliśmy ją. Marcin będzie zadowolony. Patrzcie na te chmury, ale czad. Cudownie. Dla takich chwil pięknych warto żyć, nie? Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, kończymy ten dzisiejszy odcinek. Fajny dzień. Fajny z jednej strony, z drugiej strony niefajny, bo fajni ludzie, no ale tak to już w życiu jest. Odjeżdżają. Że... I mamy nadzieję, że się spotkamy jeszcze raz gdzieś. Ja przypuszczam, że gdzieś ten zarazek mały, Kmerski wszedł i spowoduje to, że wrócą tu. Bardzo zadowoleni z wycieczek, z tego pobytu całego i z jedzenia również. Tutaj odpowiedź, bo dostaliśmy automatycznie pytanie, to ty dzisiaj mi zadawałaś pytania o to... Jak się zaaklimatyzować w Kambodży, w Wietnamie ogólnie, myślę, że to i tak ma... na Azję, tyczy się ogólnie Azja, no, cała Tajlandia, Indie, no przeróżni, no podróżnicy, każdy się wypowiada, że my dostaliśmy tipa od naszej przyjaciółki Tajki z Kolarn i ona powiedziała tak, jeśli naprawdę jest gorąco, to ona poleca naprawdę wypić gorącą herbatę, bo organizm jak się już po prostu tak rozgrzeje pod wpływem tego ciepła, tej herbaty, nie odczuwamy tej różnicy temperatur, a nawet czasami można zmarznąć. Ale, w Azji, więc... bo do czego, ja tutaj tak jeszcze chwilę przerwę, bo tutaj Arek z Izą, Iza z Arkiem, którzy przyjechali, również mieli te obawy. Tak. I to niemałe, bo niemałe. Wielu, kto przyjeżdża, po prostu końcówka low season, high season, no ta temperatura po prostu się miksuje, czasem jest zimno, czasami jest gorąco, ale ta wilgotność czasami po prostu zabija.
ale już jest powoli coraz niżej. Ostatnio Przemek sprawdzał, jak byliśmy na grillu, to mówił, że jest wilgotność już 60%, nie 90%, tak jak że my umieraliśmy. Właśnie nie, bo Izie pasowało. Izie pasowało. Tak. No, ona powiedziała, że przy jej skórze, przy jej cerze i tak dalej, bo to tak się chyba. I ona mówi, że jest tutaj wyśmienicie, ona jest po prostu zachwycona i tak dalej. Mało tego, Arek, który zazwyczaj w Polsce się pocił i mówi, że strasznie to przechodził. Wszystko było ok. Cztery apaszki kupił, ale. A, tam. Po prostu, żeby się schłodzić, to albo idziemy na basen, albo po prostu bierzemy częściej kąpiel 3, 4, 5 razy nawet dziennie. Zmieniamy te ciuchy. No i no, cóż, trzeba się z tym pogodzić, jaka jest temperatura. Ale i da się oddychać bez problemu. Nie ma jakiegoś tam. Widzimy nawet Malcolm z Robi, też nie mają jakiegoś problemu tutaj. Znaczy oni za dnia, mniej więcej 12 do godziny jakieś 14-15 zazwyczaj są. Starają się nie wychodzić, tak. Starsze osoby po prostu nie wychodzą, oni siedzą, wentylatory i tak dalej. Ale już wieczorem to już wszystko wraca do normy. Jest takie nasze. Wietnam się trochę różni, nie? Bo od Saigonu, Da Nang, to jest ta. Znaczy, wróć. Saigon to jest. Znaczy, Wietnam to jest zupełnie inna sprawa. Inaczej rozciągnięty. Jest rozciągnięty. Inaczej będzie na dole w Saigonie, tak. A inaczej będzie w Hanoi u góry. W Hanoi jest zimniej. Także. Czasami mówią, że po prostu kurki zimowe biorą. No tak, także trzeba tutaj to inaczej patrzeć. Kambodża jest bardziej jakby. Da Nang, jedynym takim miejscem pośrednim między gorącym a właśnie tym, to jest Da Nang, dlatego że. Tak, mój kuzyn Damian z Tajlandii pojechał właśnie na Wietnamie. Da Nang, poleciliśmy mu Da Nang, z tego co z wypowiedzi innych turystów. I był też zadowolony. Mówi, że prześliczna pogoda, ale jest tak orzeźwiająco. Okay. Jest orzeźwiająco, bo jednak jest ta bryza, tak? Ale my żyjemy w Kambodży. W centralnej, przy dużym, największym zbiorniku wodnym, także mamy troszeczkę inną temperaturę i wilgotność. Nawet różni się to dużo od tego, co jest Phnom Penh. No nie o tym. Dziękujemy za subskrypcję. Wracając, sprowadzam na ziemię. Za subskrypcję, za lajki, za wszystko, za wszystkie komentarze. A ja bym chciała jedną osobę pozdrowić. Słuchamy. Madziu, serdecznie Ciebie pozdrawiamy. Twoi rodzice są cali i zdrowi. Tak już jest. Dostaliśmy znaka, że już są w Tajlandii zadowoleni, więc Ciebie pozdrawiamy. Wysyłamy dużo gorąca do Warszawy. Tak jest. Pozdrawiamy serdecznie. Tak. Pozdrawiamy serdecznie, całuski. Dziękuję za prezent. Naprawdę. Dziękujemy. Przepiękne. Dziękujemy. Tak. Także co? A i mam nadzieję, że się spotkamy w Kambodży. Aha, no tak. Że dotrzesz do nas i zobaczysz to, co rodzica, albo i nawet więcej. I koleżankę Izy, Dorotkę uspokajamy. Tak, tak. Cali zdrowi, jedli z nami śniadanie samego rana w normalnej kwerskiej restauracyjce i nic się nie działo. Wrócą cali zdrowi, także bez problemów. A my co? Niech Wam się darzy. Buziaki. Do zobaczenia.